Dziś mamy dla Was kolejne pytanie. Według Was wodne szaleństwa na basenie, zjeżdżalni czy plażnik? Sprawdźmy, z jakich atrakcji najczęściej korzystają nasi goście. Bibiana Pozdrowska, zapraszam. Właśnie między innymi wybraliśmy dlatego ten hotel, ponieważ jest tutaj wszystko. Można i odpocząć, i można poleżeć, można skorzystać z basenu, sauny. No i można też ze zjeżdżalni, z aquaparku skorzystać. Przede wszystkim korzystamy z wszystkich tutaj obiektów. Z basenów krytych, z rwącej rzeki. Lubimy spędzać zarówno czas na plażowaniu, na odpoczynku, jak również na zjeżdżalniach, na basenie, aktywnie. Bardziej wolę plażing. Dlaczego Pani bardziej woli odpoczywać? Lubi się opalać. Opalanie. Dlaczego opalanie? Mogę wypoczywać wtedy. A Pan? Co Pan woli? Zjeżdżalnia, basen, opalanie, wszystko razem. Czyli drinking i plażing. Jacuzzi, tutaj możemy się wyciszyć i spędzić razem miłe chwile. Jeżeli chodzi o wodę, to mi wszystko odpowiada. Woda i jedzenie są świetne. Wodne szaleństwa. Aerobik w wodzie, zjeżdżalnie, bardzo fajne są, morska fala. Jesteśmy tutaj dla niej i w zasadzie spełniamy wszystkie jej życzenia. A basen to jest jej podstawowe życzenie. Otwiera rano oczy i pyta się, idziemy dzisiaj na basen? I co my mamy odpowiedzieć? Oczywiście, że idziemy. Zdecydowanie szaleństwo w wodzie, ponieważ mam dwójkę dzieci. No i jak wiadomo, cały dzień spędzamy tutaj na basenie. Wodne szaleństwo zdecydowanie wolę. Dlatego, że lubię szybkie zjeżdżalnie. Szaleć. A gdzie najbardziej? Na zjeżdżalniach. A na których? Na wszystkich. Zjeżdżalnie lubisz czy nie? Lubię. A próbowałaś już naszych nowych zjeżdżalni, czy jeszcze nie? Próbowałam. I opowiedz mi o nich, która Ci się najbardziej podoba? Ta zamknięta. Zjeżdżalnie wodne. Jakie one wyglądają? Opiszesz mi je? Pierwsza to była żółto-czerwona, druga to tylko czerwona, a taka rura była biało-zielona, ona była dla mnie najlepsza. Bo jest najdłuższa i tam jest ciemno i fajnie. Ilość leżaków przede wszystkim, na których można się rozłożyć swobodnie, jest imponująca, bo jednak w innych krajach trzeba się o nie bić. Staramy się dobierać zabawę nad wodą, w odnośnie od worków pogodowych, ponieważ Bałtyk jest kapryśny, stąd właśnie nasz wybór na panoramę morską w akwaparku. Wiesz może, jak nazywa się basen dla dzieci? Wodna bajka. Wodna bajka. A wiesz, jakie zwierzątka w nim są? Wiem, pierwsze to pingwin. Delfin. To jest żółw, to jest delfin. To jest wąż, tam jest żaba. Żaba. Bardzo lubię pale wodne, tutaj te sztuczne, które są na tym basenie. Jacuzzi. Zjeżdżalnie i fale. Basen. Raczej basen. Zjeżdżalnie na basenie. Te fale, tamta zjeżdżalnia, tam jest taka fajna zjeżdżalnia. Bo zawsze jest fajnie, tak? I co można zrobić? Zjeżdżać. Zjeżdżać. I nowe, przepiękne zjeżdżalnie otwarte bodajże 3 dni temu, więc jak tylko usłyszałam, postanowiłam od razu tu jechać. I jak się Pani podoba? Co Pani o tym sądzi? Bardzo mi się podoba, jest duży wybór, jest dla mniejszych dzieci, dla większych i nawet dla starszych, czego kompletnie się nie spodziewałam. Zachęcam tutaj do akwaparku, do Jarosławca. A Wam jakie atrakcje się najbardziej spodobały? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować naszego kanału oraz polubić fanpage Panoramy Morskiej na Facebooku. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.